Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, komunistom w Ameryce nie uda się zrobić w Wenezueli, w USA. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Biden się wywalił na rowerze, staruszek. Chciał stanąć, udaje młodzieniaszka, wziął się, wywalił. No, ogólnie z tym prezydentem to jest makabra. Makabra była z Breżniewem. Breżniew miał chyba, ja nie wiem, 69, może 70 parę lat. Na teraz tego Bidena, ja nie wiem, kto mu mówi, żeby robił takie rzeczy. No, jego żona teoretycznie, no to lekarz powinna mu powiedzieć. Nie, ona nie jest lekarzem, ona jest chyba nauczycielką. No ale w każdym razie jako żona powinna powiedzieć mu, żeby się jednak nie wygłupiał. Ci ludzie, którzy są naukowe, też co mu tam dyktują, co ma powiedzieć, no to też powinni by walczyć z tym, żeby nie jeździł, no ale w każdym razie się wywalił. No, w zeszłym tygodniu również miał przemowę do ludu pracującego miast i wsi, no i wywalił taką wielką salwę, powiedział, że w zasadzie inflacja jest nieprawdopodobna, że i to jest jego najważniejszy priorytet, walczyć z inflacją. No oczywiście on tłumaczył to, że to powodem na tą wielką inflację, no to była pandemia. Pandemia, która się zdarza raz na kilkaset lat. No i do tego jeszcze jest inflacja, dlatego że Putin, nazywa go pan Putin, Mr. Putin, zrobił wojnę na Ukrainie. No ale to nie jest dokładne, to nie jest prawidłowe, to nie jest prawdziwe przede wszystkim. Dlaczego jest inflacja? No rząd wydaje za dużo pieniędzy. Kiedy rząd musi wydawać pieniądze, no to rząd musi drukować pieniądze. Tak jak w Wenezueli. W Wenezueli tam te zera były dodawane codziennie, jedno zero w pewnym momencie. Tak samo jak w socjalistycznym Zimbabwe, tam w pewnym momencie oni banknoty mieli z 18 zerami, nie wiadomo po co, bo banknoty dla Zimbabwe były drukowane w Anglii z jakiegoś powodu. Tak samo i Wenezuela miała jakąś galopującą inflację. W pewnym momencie tam ludzie zarabiali dolara czy dwa. To wszystko było jakieś dziesiątki zer. No w Ameryce do tego nie dojdzie, no ale to wiadomo, że to jest, państwo zaczęło za dużo wydawać, 2 tryliony dolarów z amerykańskiego planu pomocy. Dużo ludzi po prostu nie chodziło do pracy. To ogólnie był jakiś obłęd. To był jakiś obłęd. Doradca finansowy Billa Clintona, który Larry Summers, no to on mówił, że jest szansa, że to wszystko będzie no parcie na inflację, tylko dlatego, że rząd wydaje tak dużo. No ale to nie trzeba być ekspertem, to nie trzeba być pomocnikiem czy doradcą Clintona, żeby wiedzieć, że drukowanie pieniędzy, no to dobrze się nie kończy. No i każdy normalny może powiedzieć, jak ten doradca, że ta inflacja będzie taka niewidziana przez dwa pokolenia, no bo to lata 1970, no to Nixon, tak, no to 30 plus 20, 50 lat, to pokolenie powiedzmy 25 lat, to dwa pokolenia. No ale Biden wychodził i głupoty opowiadał, tego klasyka Miltona Friedmana, że już nie ma go co słychać. No, Milton Friedman też spierdzielił Polskę w sumie. Cała ta transformacja debila Friedmana, Miltona Friedmana i wszystkie te mazowieckie i te wszystkie cwaniaczki skomunistyczne. No to załatwił Polskę. No ale ogólnie rzecz biorąc, no to on mówił takie prawidłowe rzeczy. Prawo popytu, podaży, tego rodzaju rzeczy, drukowanie pieniędzy. No ale eksperci komunistyczni, którzy doradzali Bidena, no to tłumaczyli, że już teraz to tak nie działa, że można drukować, że wydawanie jest pomocne, że jak będzie się drukowało pieniądze, to ludzie będą wydawali, no i wtedy będzie się jakoś to kręciło. No banda po prostu kretynów, a
A niestety tak jest, że jak jest za dużo pieniędzy, a za mało towaru, no to wszystko się idzie w górę. Wiadomo, wszyscy wyborcy widzą jaka jest inflacja. Teraz inflacja podawana, oficjalna inflacja jest 8,5% roczna, no ale to jest jedno wielkie oszukaństwo, bo te dziady w Głównym Urzędzie Statystycznym nie biorą pod uwagę kosztów żywności, nie biorą pod uwagę kosztów energii. Co oni biorą? No biorą to, co chyba z 12 za Obamy zmienili przelicznik, no i powiedzieli, że żywność nie podchodzi pod inflację. Tak, także jeżeli kurczak kosztuje 47% więcej, no to nie jest liczone. Wołowina kosztuje tam chyba 38%, nie jest liczone. Mleko około 15%. No mleko to nie podchodzi za dużo, bo jest subsydiowane. To jest inna sprawa. No ale wszystko drożej kosztuje. W zasadzie jak ktoś wchodzi do sklepu, no to wydaje 1,5 raza czy 1,75 raza więcej niż to, co wydawał 2 lata pod Trumpem. Ale te 1,5 raza czy prawie 2 razy więcej nie jest liczone do inflacji, no bo inflacja nie jest tak liczona. To w Ameryce drugim debilizmem to jest to, jak liczą bezrobocie. No bezrobocie to nie liczą ludzi, którzy są bez roboty, tylko liczą tych ludzi, którzy pracowali, poszli na ubezpieczenie bezrobotne, no i ubezpieczenie bezrobotne im płaci, no i ile stany, wszystkie stany liczą i ile jest wypłacanych tego ubezpieczenia bezrobotnego, no ale to ubezpieczenie bezrobotne, no to ma jakiś ograniczony okres, ma tam 26 tygodni, 52 tygodnie, czyli rok, w pewnym momencie za pandemii to przesuwali, no ale to jest ta liczba bezrobotnych. Czyli ludzie, którzy pobierają pieniądze. Jak się skończy ubezpieczenie, no to ktoś jest bez roboty i bez ubezpieczenia, no ale on znika. On znika. Teoretycznie według tej kalkulacji 0 ludzi może pracować w Ameryce. No i statystycznie by było powiedziane, że jest 0 bezrobocia. Także inflacja bez energii, bez jedzenia, to jest bandyckie podawanie informacji. W kwietniu ogólnie teraz te poparcie dla Bidena, czy brak poparcia jest po prostu nieprawdopodobny. 61% Amerykanów nie popiera Bidena, tylko 36% popiera. No trzeba pamiętać, że te 60%, co to znaczy? Czyli połowa Amerykanów, czyli 50% nie popiera, czyli to są Republikanie, a 11%, czyli 1/5 Demokratów nie popiera. No i że go popiera 36%, czyli 2/3 demokratów go popiera, a z inflacją to jeszcze gorzej jest. Dwie trzecie Amerykanów mówią, że nie ma pojęcia, co robi, a 28% jego popiera. Największy problem to jest to, że jaka jest opinia niezależnych. No w Ameryce no to są teoretycznie dwie partie, no ale partia demokratów, no to 1/4 w partii demokratów to są amerykańscy socjaliści. Oni po prostu, to jest partia socjalistów i ona weszła pod skrzydła demokratów, także nie ma koalicji, powiedzmy, amerykańscy socjaliści razem z demokratami. To jest partia demokratów, ale ma swoją frakcję socjalistów, a my Aleksandria Ocasio-Cortez, no ona to jest w zasadzie chyba z Puerto Rico. Jej rodzice, ogólnie rzecz biorąc, była kelnerką, została wypchana przez grupę komunistów i została reprezentantką, zarabia 175 tysięcy, no to ona należy do amerykańskiej partii socjalistów. No ale także są dwie partie, partia republikańska i partia demokratów, no ale są pod grupy, są jakieś frakcje, no i są niezależni, bo jak się idzie się na wybory,
no to w każdym mieście wypełnia się taką deklarację, czy się należy do demokratów, czy do republikanów, albo można by zadeklarować się jako niezależni. No i ci niezależni, no jak przychodzą na wybory, to mogą wybrać kartę, listę polityków z partii demokratycznej albo listę polityków z partii republikańskiej. Jak republikanin przychodzi, no to dostaje listę republikanów, jak demokrata przychodzi, to dostaje listę demokratów. No, jaki jest powód dla wszystkich, żeby tak się nie deklarowali? No, ludzie mają swoje przekonania, także ci, co nie mają takiego przekonania po linii filozoficznej, politycznej, światopoglądowej, no to są właśnie tak na rozdrożu i oni czasami głosują tak, czasami głosują tak, czasami moralnie głosują inaczej niż finansowo, ale to wszystko sprowadza się do tego, że 68% demokratów popiera Bidena, czyli można powiedzieć jak po linii politycznej, ale 1/3 jednak nie popiera. Z jakiegoś powodu 9% republikanów popiera Bidena. No to też jest ciekawe dlaczego. No ale tylko 1/3 tych niezależnych. Tak, także wszyscy ci niezależni, którzy siedzą tak na płocie i nie wiedzą w którą stronę skoczyć, czy na lewo, czy na prawo, no to 2/3 jednak myśli bardziej konserwatywnie niż komunistycznie. 1/4 niezależnych tylko popiera administrację Bidena, jeżeli chodzi o inflację. Tak, także to jest dosyć mało. Dziwnie jest to, że 7% republikanów popiera działania te antyinflacyjne Bidena. Przepraszam. No i tylko 54% demokratów popiera, czyli połowa demokratów popiera to, co ich prezydent, którego niby wybrali, który ma, jest powiedziane, że dostał 84 miliony głosów. No jak człowiek się tak zastanowi, no to ci, którzy mówili, że coś jest tam fałszywe, to była jakaś tam racja. No we wtorek cała ta przemowa Bidena, no to w zasadzie nie przekona tych niezdecydowanych, tych niezależnych. Biden zaczął mówić, że w zasadzie no rząd federalny, rezerwy federalne mają dużą robotę do spełnienia, żeby zwalczać inflację. No ale nie powiedział, że wszystkie te federalne ministerstwa, federalne urzędy doprowadziły do tego, że rezerwy federalne mają być wprowadzone. No i podnoszą oprocentowanie. Teraz pożyczki na dom podskoczyły do 6% rocznie. Także rynek nieruchomości zaczyna się chłodzić, no bo to jednak każdy 1% różnicy w płaceniu hipoteki, no to ma duży wpływ. No ale też się chwalił, że walczy z inflacją, bo wypuścił olej z tych federalnych rezerw olejowych. No te federalne rezerwy olejowe, no to są po to, żeby wojsko miało paliwo dla czołgów i dla samochodów. No i co to daje? Nawet jakby wyprzedali te wszystkie rezerwy do zera, no to starcza tylko na około 10 dni w Ameryce. Tak, także te wielkie pieprzenie, że te rezerwy są wypuszczone, no to jest 10 dni. No to na 360 dni 10 dni to jest prysz w zasadzie. No ale debile opowiadają, Biały Dom opowiada, ludzie klaszczą, że on jest taki wspaniały. No ale co się dzieje? No później trzeba będzie odkupić te rezerwy. No i teraz te rezerwy trzeba będzie odkupić
po 110 dolarów, no bo po tyle jest. No i jaki będzie olej odkupywany? Wenezuelski, no ruski to już nie, ale też możliwe. No i z Iranu, tak? Także, że komuniści z Wenezueli wydobywają ropę, Ameryka nie może wydobywać. No i to wszyscy się śmieją z tego debilizmu. Biden też powiedział, że pozwala używanie tych paliw biologicznych, no ale co to robi? No to robi to, że spirytus z kukurydzy jest wpompowywany do paliwa, no ale co to robi? No kukurydza jest droższa, no i zaczyna się głód, tak? Jak Ameryka by wydobywała olej i byłaby benzyna z oleju, no to ta kukurydza, która byłaby wyprodukowana, mogłaby być sprzedawana do Afryki czy na Ukrainę może, czy gdziekolwiek, zamiast być przerabiana na spirytus. No to na całym świecie teraz jest ta panika żywnościowa, bo ta żywność z Ukrainy i z Rosji nie bardzo przechodzi. Teraz te wszystkie żniwa, to też wszystko było pomieszane. Także Biden opowiada głupoty, cała jego administracja opowiada głupoty. No i te wydawanie, no to nawet demokraci się już przestali zgadzać. Wszyscy pamiętają, Biden krzyczał, że po prostu zaciuka wszystkich górników, zaciuka wszystkie kopalnie, że ta czarna, śmierdząca, dymiąca energia musi być zlikwidowana. No i wiadomo, wszyscy ludzie wiedzą, że demokraci nie pozwolą na to, żeby wydobywać. No i teraz w listopadzie będzie po prostu jedno wielka jatka. Na pewno coś się stanie, że rozkaz prezydencki już nie będzie mógł dotyczyć takich spraw jak prywatny biznes, czyli ten rurociąg Keystone. No, to jest nieprawdopodobne, żeby prezydent miał władzę zamknąć prywatny rurociąg, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi straciło bezpośrednio pracę, a prawie 100 tysięcy pośrednio straciło pracę. No, sytuacja nie jest najlepsza teraz ekonomicznie. No, Biden też powiedział, że on się martwi o robotników i chłopów, o taką normalną rodzinę Kowalskich, że obniży koszty dla średniej rodziny. No, jak on może obniżyć koszty dla średniej rodziny? No nie może obniżyć. Teraz wszyscy ci nisko zarabiający, no to dostają najbardziej kopa, bo nisko zarabiający na co wydają pieniądze? No oni wydają pieniądze w zasadzie na paliwo, no i na jedzenie. I to są chyba dwie te rzeczy, które po prostu bogatego, no to benzyna tak bardzo nie rusza, bogatego jedzenie tak nie rusza, no a biednego rusza. Także napompował tą inflację, ilekolwiek by nie oferował za stawkę minimalną, ilekolwiek by nie rozdawał tych pieniędzy, no to cała Ameryka dostała kopa w krocze, a szczególnie ci biedniejsi. No nie wytłumaczy się teraz on do tego jeszcze atakował, że Republikanie chcą podatkować. No nie chcą tak podatkować jak Biden i jego komuniści. Także cyrk jeden wielki. Biden chce być, przedstawiać jako bohater antyinflacyjny, ale to jest ktoś, kto właśnie spowodował całą tą inflację. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku.
Zdrowia na normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie, głosujcie na konserwatystów, głosujcie na normalnych. Komuniści po prostu to jest banda wariatów. To jest obłęd lewactwa amerykańskiego. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę, że Partia Demokratów, no to na dzień dzisiejszy to jest jeden wielki obłęd lewactwa amerykańskiego. Zdrowia dla normalnych.